Dobry wieczór Państwu, bardzo mi jest miło, bardzo widzę, że Państwa jest dużo. Tytuł to oczywiście tylko i wyłącznie kwestia genealogii wystawy aktualnej. Będę mówić, nie będę chyba tutaj mówić jakichś rzeczy bardzo rewolucyjnych, natomiast spróbuję Państwu opowiedzieć, jak to się stało, że doszło do wystawy, ale czemu ta wystawa miała według nas służyć, co miała pokazać i jak to się wszystko odbyło. Po pierwsze, wiemy, że Olga Boznańska jest jedną z najbardziej cenionych przez Polaków artystów narodowych, o czym świadczy chociażby ilość zwiedzających, którzy odwiedzili wystawę, odsłonę krakowską niniejszej wystawy. Powiedzmy to sobie, 65 tysięcy w ciągu zaledwie 3 miesięcy w niskim, bo zimowym sezonie turystycznym. W krakowskim muzeum w ostatnim dziesięcioleciu wyprzedził Boznańską jedynie legendarny brytyjski artysta, malarz światła i w tym sensie prekursor impresjonizmu William Turner, którego w Polsce można właściwie zobaczyć bardzo rzadko. Myślę, że widząc Państwa entuzjazm dzisiejszy i wczorajszy wernisaż, odsłona warszawska będzie cieszyła się jeszcze większym powodzeniem. I wracając do tegoż powodzenia Boznańskiej, to na pewno to jest właśnie Boznańska w różnych ujęciach fotograficznych, a to jest niewątpliwie ikoniczna dziewczynka z chryzantemami, którą podejrzewam wszyscy Polacy gdzieś tam mają ją zakodowaną w pamięci. Jednak w tej samej zbiorowej pamięci utrwaliły się negatywne, a równocześnie nie do końca prawdziwe określenia na temat samej Boznańskiej i jej malarstwa. Takie określenia jak, tutaj cytuję, szara malarka, szara malarka ciszy, królowa myszy, smutne barwy. W powojennej krytyce utrwalił się obraz artystki widzianej w perspektywie ostatniego i trudnego okresu jej życia i twórczości, kiedy to coraz starsza i po tragicznej stracie siostry, właściwie zupełnie samotna, zapadająca na zdrowiu i borykająca się z coraz większymi trudnościami materialnymi, została w Paryżu. Jej wizerunek kształtowały także fotografie i rozpowszechniane dziennikarskie opisy zagraconej, wypełnionej połamanymi meblami pracowni, po której biegały szare myszy. Menażerie uzupełniały rozpieszczone psy, kanarek, papuga, a autorzy artykułów i wspomnień lubowali się w opisach ubranej w rozpadające się i staromodne suknie i kapelusze i trzymającej się z dala od ożywionego życia towarzyskiego paryskiej stolicy twórczyni. A tymczasem właściwie prawda jest inna, ponieważ artystka przez większą część swojego życia była artystką bardzo wziętą i cenioną. I to w pierwszym rzędzie chcę Państwu pokazać. Także tu nastąpi pewnego rodzaju wyliczanka. Pokażę Państwu nagrody, medale. Proszę obserwować obrazy, za które te właśnie nagrody otrzymywała. Warto jest to zawsze zapamiętać. I pierwsza jeszcze uwaga, jeśli w tytule mówię o La Grande Boznańska, to nie tylko dlatego, że Boznańska była półfrancuską, w związku z tym gdzieś ten francuski się tłumaczy i nie tylko dlatego, że połowę życia spędziła w Paryżu. Natomiast chcę wskazać na wysoką ocenę, jaką artystka cieszyła się właśnie poza granicami kraju. Boznańska rozpoczęła swoją karierę wystawienniczą w rodzinnym Krakowie, tam gdzie zresztą odebrała początkowe wykształcenie artystyczne. Pokazywała swoje prace regularnie na wystawach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych od 1886 roku i od tegoż 1886 roku zaczęła wystawiać w Monachium. I to właśnie w Monachium została po raz pierwszy odznaczona złotym medalem za portret nieznanego dzisiaj obrazu, portret malarza Hirschenberga. Warto było, czy brata, czy malarza, to jest pewien
pewna wątpliwość. Warto było dostać złoty medal, ponieważ artystka została zwolniona z obowiązku przedstawiania swoich prac jury kolejnych wystaw. Rok później rok następny, 94, przyniósł wielki sukces spowodowany właśnie portretem niemieckiego malarza Paula Nauena. Portret ten uzyskał złoty medal na wystawie w Wiedniu, srebrny medal na wystawie we Lwowie. Rok później drugą nagrodę w Towarzystwie Zachęty w Warszawie i wreszcie został pozyskany do Muzeum Narodowego w Krakowie w 1896 roku jako pierwszy zakup oficjalny, pierwszy zakup muzealny w karierze boznańskiej. Następnie w tym samym 1894 roku Boznańska maluje i wystawia portret Marie Brema, który uzyskuje wyróżnienie w Londynie na wystawie Society of Portrait Painters w New Gallery. Oczywiście nie jest przypadkiem, że Boznańska wystawiła w Londynie portret wziętej wtedy, właściwie wschodzącej gwiazdy, śpiewaczki brytyjskiej, angielskiej. Następnie w 1896 roku spełnia się jej wielkie marzenie i wielkie marzenie wszystkich artystów tamtego okresu, wystawia na salonie paryskim. Wybiera Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts i jak sama mówi, jej prace zostały tam przyjęte bez żadnej protekcji. Świadczy to o salonie, ale świadczy to również o talencie boznańskim. Kolejny rok, 1900, to wystawa światowa w Paryżu, gdzie Boznańska uzyskuje list pochwalny, a równocześnie wystawia też na Women's Exhibition of Earthcourt w Londynie, gdzie uzyskuje złoty medal. W Earthcourt widzą Państwo podane tytuły obrazów, które wystawiła. Nie wiadomo dokładnie, czy została medal za całokształt, czy raczej za całokształt niż za jakiś konkretny obraz. Wybrałam z tychże rozpoznanych obrazów dwa, żeby je Państwu pokazać. Mija następnych parę lat. Rok 1905 w Monachium na 10. Międzynarodowej Wystawie Sztuki Boznańska uzyskuje kolejny złoty medal, tym razem za portret malarza Hirschenberga z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Obraz jest tutaj na wystawie. Od tegoż 1905 roku Boznańska wystawia regularnie w prestiżowym Carnegie Institute w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1907 roku uzyskuje medal trzeciej klasy na właśnie Międzynarodowej Wystawie Sztuki. Jest to portret kobiety w czerni, pani Claire Rouchet. Obraz również znajduje się na tutejszej wystawie. Wreszcie mija kolejnych parę lat. 1912 rok. Boznańska uzyskuje z kolei srebrny medal w Amsterdamie za portret poety belgijskiego Emila Verhaerena, znanego i bardzo cenionego we Francji. Ten sam rok przynosi jej inny sukces, nagroda Whitney Hough Museum Fund za obraz Matka i Dziecko. Obraz jeździł wtedy, dostanie tylko nagrodę pieniężną, ale obraz jeździł po Stanach Zjednoczonych. Nie jesteśmy do końca pewni, który to obraz, które to macierzyństwo uzyskało nagrodę. I wreszcie jej kariera została podsumowana przyznaniem Grand Prix na wystawie Światowej Sztuki i Techniki w Paryżu w 1937 roku. Jak Państwo widzą, artystyczna pozycja Boznańskiej została całkowicie ugruntowana i talent uznany właściwie od początku jej zawodowej kariery, zarówno w Niemczech, jak i we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych czy w Holandii. I oczywiście nie było to wszystko do końca przypadkowe. Artystka wybierała, umiała wybrać odpowiednie wystawy i odpowiednie tematy, bo nie jest przypadkiem, że
belgijski, czy powiedzmy nadmorski artysta, poeta, czy portret poety Emila Verhaerena dostaje srebrny medal właśnie w Amsterdamie. Aczkolwiek podobno Belgowie i Holendrzy nie do końca się lubią. Ale czy też, jak już mówiłam o Marie Bohemani, był to również przypadek. Innymi słowy, można powiedzieć, że Boznańska była najbardziej nagradzaną i najbardziej znaną międzynarodowo artystką polską tamtego okresu za swojego życia. I chyba, jako ja mówię tutaj o artystce w sensie artystki kobiety, ale myślę, że trudno byłoby znaleźć artystę mężczyznę, który mógłby z nią konkurować. I wydaje mi się, że my ciągle o tym jakoś zapominamy. W kraju natomiast trzeba było nieco dłużej czekać na oficjalne uznanie po sukcesie portretu Nauena. Co prawda w 1898 roku została przyjęta do elitarnego Stowarzyszenia Artystów, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, gdzie właściwie kobiety były niechętnie przyjmowane, ale już o równie prestiżową nagrodę imienia Probusa Barczewskiego w Akademii Umiejętności, Krakowskiej Akademii Umiejętności musiała zabiegać przez wiele lat. Zaczęła swoje starania już w 1896 roku, potem przedstawiała swoje kandydatury w 1998, 1999, 1904, 1906, skończyło się na 1908, gdzie rzeczywiście wreszcie tę nagrodę uzyskała. No, gdzieś nastąpiła rekompensata, bo drugą nagrodę imienia Probusa Barczewskiego uzyskała już za czasów niepodległej Polski w 1921 roku, no ale powiedzmy, że na pewno było to dosyć nieprzyjemne doświadczenie, zabieganie, takie usilne zabieganie. Oficjalne uznanie Boznańskiej to krzyże orderu Polonia Restituta, pierwszy w 1924, kolejny właśnie rok przed śmiercią, w 1939 był to krzyż komandorski. Czyli jak gdyby rzeczywiście Boznańska została uznana przez swój własny kraj, no, pod koniec życia. Drugim wskaźnikiem popularności artysty są z reguły zakupy państwowe i muzealne jego dzieł. I tu również chciałam Państwu pokazać, co tu się dzieje. Otóż zakupy państwowe we Francji to rok 1904, portret Panny Degas, dzisiaj w Muzeum Orsay na wystawie. W 1912 portret Kobiety w bieli, również Muzeum Orsay, również na wystawie. I wreszcie trzeci zakup oficjalny, portret Pani D, który również mogą Państwo zobaczyć na górze. W 1910 roku ówczesny dyrektor Telfer Museum w Savannah w Georgii, w Stanach Zjednoczonych, odbywa rodzaj takiego objazdu europejskiego i zakupuje obrazy do kolekcji prowadzonego przez siebie muzeum. Zakupuje również Boznańską, stąd taka dosyć egzotyczna historia z portretem Edwarda Dąbrowy-Dąbrowskiego, malarza, właśnie w Telfer Museum w Savannah. Obraz również jest na tutejszej wystawie. Dlaczego Gary Melcher kupił Boznańską? Prawdopodobnie zapewne ze względu na wielkość jej talentu, ale powiedzmy, że jest jakaś drobna anegdota. Gary Melcher uczył się, studiował malarstwo, był malarzem, studiował malarstwo zarówno w Monachium, jak i w Paryżu. Być może obydwoje artyści się znali. Z kolei portret Emila Verhaerena, ten, o którym mówiłam, że był, że dostał medal, wylądował w muzeum, został zakupiony przez państwo belgijskie i wylądował ostatecznie w Muzeum Verhaerena w Belgii. Nie podaję Państwu miasta, bo jest nie do przeczytania w zasadzie. Przepraszam. Wreszcie, jak już wspominałam, Boznańska wystawiała w Carnegie Institute w Pittsburghu i tam również dokonane zostały zakupy dzieł tych, znaczy to akurat dzieło jest cały czas w Carnegie Museum, natomiast ten obraz, jak to bywa w amerykańskich muzeach, miał taką dosyć
malowniczą historię i w końcu wylądował w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Niemniej był to oficjalny zakup Carnegie Museum w 1920 roku w Pittsburghu. I dosyć, prawda, nieoczekiwane, aczkolwiek wiemy o tym, że one tam są, dwa obrazy boznańskie, które znajdują się w O'Hara Museum w nie ośmielę się powiedzieć, w każdym razie w Japonii, i zostały one zakupione w 1921 roku przez tegoż kolekcjonera, pana O'Hare, który kupował w większych ilościach głównie malarstwo francuskie i wreszcie w 1930 roku otworzył swoje muzeum. Tymczasem, tak jak to było z uznaniem oficjalnym, również zakupy do polskich muzeów dawały na siebie czekać. Po sukcesie Paula Nouwena, kolejny obraz, który Muzeum Narodowe w Krakowie zakupiło, to był w roku 1933. Był to portret malarza Jana Rubczaka. W 1936 Zygmunt Zaleski, przedstawiciel rządu polskiego, attaché ambasady w Paryżu, nabył kilka prac boznańskich w imieniu rządu polskiego. Wreszcie w 1939 roku Muzeum Sztuki w Łodzi zakupiło kolejne dwa obrazy. Były jeszcze jakieś pojedyncze zakupy przed samą śmiercią boznańskiej. Ale tak naprawdę o zaniedbaniu boznańskiej jej talentu pisał Jerzy Waldorf już w 1937 roku. I jeśli spojrzymy na pochodzenie najważniejszych, sztandarowych, wybitnych dzieł boznańskich, jakie znajdują się dzisiaj w muzeach polskich, to zakupy te, czy dary, odbywały się wszystkie już po II wojnie światowej, czyli po śmierci artystki. I podobnie zresztą miała się kwestia z wystawianiem boznańskiej. Właściwie od 1946 roku, od wystawy pośmiertnej, odbyło się 150 wystaw, gdzie boznańska była obecna w ten czy inny sposób. Ale wielkich retrospektyw, wielkich monograficznych, przekrojowych wystaw było niewiele. Najważniejsza to ta, która odbyła się w 1960 roku w Krakowie po przyjęciu zapisu testamentowego czy testamentarnego boznańskiej, czy właściwie dokładniej, było to jeszcze bardziej skomplikowane. W każdym razie Muzeum Krakowskie wzbogaciło się wtedy o zawartość pracowni artystki. Kolejne wystawy miały miejsce, właściwie głównie były to wystawy ze zbiorów państwowych, ze zbiorów muzealnych. Nigdy nie było też retrospektywy boznańskiej, która odbyłaby się tak naprawdę za granicą, poza niewielką wystawą, która miała miejsce w 1990 roku w Bibliotece Polskiej w Paryżu i prezentacją przygotowaną tym razem z kolei przez Muzeum Narodowe w Krakowie w 2000 roku w Instytucie Polskim, ale niestety wystawie tej nie towarzyszył katalog. Czyli jak gdyby możemy sobie zadać pytanie, ta najbardziej znana, najbardziej popularna, najbardziej ceniona artystka w Polsce dzisiaj właściwie znajduje się w takiej dosyć paradoksalnej sytuacji, że popularna, ceniona na scenie międzynarodowej za życia, po śmierci znalazła się w jakimś takim, owszem, uznana, ale właściwie zamknięta jak gdyby w Polsce. Co na to wpłynęło? Niewątpliwie można szukać innych wyjaśnień niż tylko i wyłącznie kwestie talentu czy kwestie zapomnienia, uznania. Chodzi na pewno o rodzaj, o wystawiennictwo, o los wystawiennictwa polskiego po II wojnie światowej. Niemniej, przygotowując tę wystawę, miałyśmy to wszystko w pamięci i miałyśmy to wszystko, jak gdyby te wszystkie konstatacje były nam były oczywiste, że trzeba coś z tym zrobić i że kolejna wystawa powinna po pierwsze pokazać artystkę jako tę wielką artystkę, taką właśnie, jaką widzieli ją ludzie za życia. Po drugie,
No, trzeba by spróbować przywrócić jej, jak gdyby, tę międzynarodową pozycję. O tym, czy nam przede wszystkim, czy dobór dzieł jest taki, że przekonuje nas wszystkich o tym, że Boznańska jest wielką artystką, to ten sąd pozostawiam Państwu. To po obejrzeniu wystawy mogą Państwo sobie sami na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast takim naszym kuratorskim zabiegiem po to, żeby Boznańską przywrócić na scenę międzynarodową, mają być dzieła, które nazwałyśmy właśnie dziełami kontekstualnymi, czyli dziełami porównawczymi, w stosunku do których Boznańska, chodzi tu o dzieła artystów, w stosunku do których Boznańska czuła się bliska, którymi się inspirowała, których ceniła. I właściwie zamiarem było pokazanie Boznańskiej nie jako uczennicy, ale jako równego partnera tychże artystów. W tym celu wybrałyśmy kilku wielkich mistrzów, bo trzeba tak powiedzieć. Oczywiście Diego Velázquez jest jak gdyby traktowany z innej perspektywy, bo Boznańska jako XVII-wieczny balasz barokowy właściwie nie wchodziło w grę, żeby Boznańska mogła się rzeczywiście z nim równać, natomiast rzeczywiście się nim inspirowała. Natomiast artyści z nieco starszego pokolenia, ale tylko nieco od niej starszego pokolenia, tacy jak Edouard Manet, James Whistler, Marie Braquemont, Berthe Morisot, Edouard Vuillard, Eugène Carrière czy Henri Fantin-Latour, właściwie wobec nich mogła czuć się pełnoprawną ich koleżanką. I trzeba powiedzieć, że dyrektorzy muzeów, do których zwróciliśmy się z prośbą o wypożyczenie dzieł tych artystów, właśnie dokładnie tak to zrozumieli i wypożyczyli dzieła. Nie po to, żeby pokazać bogactwo swoich kolekcji, tylko żeby dzieła tychże artystów zagrały jako, powiedzmy, towarzyszące wystawie boznańskiej. Przyjechały tylko i wyłącznie dla Boznańskiej. Ja nie będę Państwu pokazywała wszystkich kontekstów, są one na wystawie i będzie to zdecydowanie ciekawsze, natomiast pokażę Państwu kilka przykładów, wychodząc od właśnie infantki Diego Velázqueza, której to infantki niestety nie mogło być w Warszawie, ponieważ w kwietniu otwiera się w Paryżu retrospektywa Velázqueza i obraz musiał wrócić do Paryża. Natomiast właśnie chciałam pokazać Państwu, w jaki sposób infantka zainspirowała Boznańską do namalowania serii złotowłosych dziewczynek, które oczywiście inaczej ubrała. Ubrała je zgodnie z modą swojego czasu, ale których i postura, i być może psychologia i być może również, a na pewno atrybuty takie jak z jednej strony kwiaty, które widzą tutaj akurat ta infantka nie ma kwiatów, ale inne infantki mają i biała chusteczka w rękach drugiej złotowłosej dziewczynki, to znaczy tej samej dziewczynki, tylko nieco młodszej, no niewątpliwie noszą ślady inspiracji wielkim mistrzem dworu madryckiego. Zresztą Boznańska znała na pamięć obraz tęże właśnie infantkę Velázqueza i opisywała ją już pod koniec życia w tym słynnym wywiadzie udzielonym Marcinowi Samlickiemu. Mówiła dokładnie, że chodzi jej właśnie o infantkę. Nie tą z plamką cienia pod nosem, ale tą z czarnymi wstążkami, gdzie czern jest tak wspaniale postawiona. I to jest właśnie cytat Boznańskiej z pamięci. W Warszawie na wystawie znajduje się inny obraz Velázqueza, portret Marianny Austriaczki, królowej Hiszpanii.
Oczywiście trudno jest znaleźć bezpośrednie inspiracje w obrazach Boznańskiej, natomiast niewątpliwie znaleźć można ten sam swobodny sposób, swobodny i odważny sposób kształtowania powierzchni barwnej. To żaden realizm, jakiego spodziewać by się można na madryckim dworze, to po prostu zupełnie abstrakcyjne malarstwo, które kształtuje pewne plamy barwne i Boznańska uprawiała dokładnie to samo w swoich obrazach. Zresztą na ścianach pracowni, na fotografiach z pracowni Boznańskiej można zauważyć również inne reprodukcje obrazu Velázqueza, między innymi właśnie oprócz Infantki, właśnie Ezopa, którego o tyle jest on istotny, że Boznańska często inspirowała się takimi wąskimi, dosyć ciemnymi harmoniami barwnymi, które zresztą również przejmie Whistler i zaraz do tego wrócimy. A Boznańska właśnie o takich velázquezowskich obrazach, tych obrazów no właśnie są i nie ma na wystawie, ponieważ obraz z Państwa prawej strony, tego obrazu nie ma na wystawie. Natomiast obraz, który jest z lewej strony, jest to odwrocie portretu Edwarda Dąbrowy-Dąbrowskiego, który pokazywałam przed chwilą, tego Telfer Museum. I one niewątpliwie mają bardzo hiszpański charakter, właśnie velázquezowski charakter, a uwagę na to zwrócił już w 1898 roku William Ritter, który stwierdził, że Panna Boznańska, która do tej pory inspirowała się karierem, do tego wrócimy, teraz zwraca się w kierunku Velázqueza. Ale te zwroty w kierunku Hiszpanii to nie tylko koniec XIX wieku, odnajdziemy je również wiele, wiele lat później, w 1912 roku, w portrecie Gabriel Reval. Ale chyba największą inspiracją i powiedziałabym największą uwagą Boznańskiej cieszyły się obrazy Jamesa Whistlera, amerykańskiego kosmopolitycznego malarza, przepraszam, działającego głównie w Europie, w Wielkiej Brytanii i we Francji. Whistler, Boznańska miała okazję oglądać obrazy Whistlera co najmniej dwukrotnie, w 1888 i w 1892 roku w Monachium, i to w dużych ilościach. Whistler wystawił tam potężny kontyngent swoich prac, w tym tych właśnie prac najbardziej sztandarowych. Boznańska dyskutuje z Whistlerem, Boznańska go ogląda, Boznańska go właściwie rozbiera na czynniki pierwsze i potem niektóre z nich sobie zabiera, transponuje, zamienia. No, jest to taka apropriacja, jeśli można powiedzieć. Warszawska odsłona wystawy cieszy się tym pięknym Whistlerem, chyba jednym z najpiękniejszych, jakim jest Symfonia w szarości i zieleni. I rzeczywiście, żeby zrozumieć niektóre obrazy Boznańskiej, to ten konkretny obraz trzeba oglądać z bliska, bo proszę porównać. Oczywiście, że jedna dziewczyna siedzi, druga stoi, ale atmosfera, głównie harmonia barwna są niewątpliwie bliskie. Ten drugi obraz, czyli obraz Boznańskiej ze spaceru, nosi również ślady wpływu innego obrazu, który Państwo na pewno znają Whistlera, to jest matki Whistlera, która siedzi również sztywno, w troszeczkę, być może nieco inaczej skierowana, odwrócona całkiem z profilu, ta jest z trzech czwartych zwrócona w naszym kierunku,
Ale proszę zwrócić nawet uwagę na margerytki, które gdzieś tam sobie biegają. Jedne z tyłu za dziewczynką, drugie na czarnej parasolce, bo oczywiście, że czerny parasolki jest odpowiednikiem zarówno kokardy dziewczynki Whistlera, jak i tej drugiej kokardy ozdobnej. Podobnie ma się rzecz z portretem chłopca w gimnazjalnym mundurku. Tutaj dyskusja, tutaj dialog z Whistlerem idzie jeszcze dalej. Oczywiście Woznańska zamienia bohaterów, zamienia płeć bohaterów, wybiera chłopca. Jak chodzi o kontrast barwny, o gamę barwną, ona opiera ją na gamie ciemnej przez kontrast do bieli sukienki dziewczynki. Ale zamienia oczywiście elegancki kapelusik z piórkiem tej Cicely Alexander na czapkę na gimnazjalną młodego człowieka. Niemniej te dwa obrazy na pewno mogłyby wisieć koło siebie. W innych obrazach Woznańskiej widoczne są także inspiracje i dyskusje z Whistlerem. To z lewej strony widzą Państwo portret siostry artystki Izy Woznańskiej w stroju amazonki, a z prawej strony Yellow Buskin, czyli żółty trzewiczek. Po raz kolejny postacie zwrócone są, prawda, jedna skręca się w jedną stronę, druga w drugą, ale gra rękawiczek jest podobna. I zwrot głowy gdzieś tam sobie odpowiada, ale przede wszystkim Woznańska przyjmuje tutaj ulubiony przez Whistlera wydłużony pionowy format. Kolejna inspiracja to Eugène Carrière, francuski malarz drugiej połowy XIX wieku, który w tamtym czasie był niezwykle popularny we Francji. Carrière był bardzo ceniony, popularny, szedł własną drogą. Zaprzyjaźniony z impresjonistami, absolutnie nie przyjmował ich założeń, jak Państwo widzą zresztą. Opierał się na bardzo wąskiej gamie kolorystycznej. Tutaj oparta jest bardziej na brązach, w niektórych obrazach jest bardziej oparta na szarościach. Można powiedzieć, że i on inspirował się malarstwem Velázqueza, niektórymi z obrazów Velázqueza, właśnie tymi opartymi na wąskiej gamie. I właściwie trudno zrozumieć, dlaczego większość krytyków francuskich z upodobaniem uważała, że Woznańska inspiruje się Carrièrem. Tutaj rzeczywiście specjalnie wybrałam macierzyństwa, żeby ułatwić jak gdyby kwestię, żeby przynajmniej temat sobie odpowiadał, no ale jak widać, podejście Woznańskiej, zamysł kolorystyczny i w ogóle oparcie jak gdyby kompozycji o kolor, a nie o walor, jak to ma miejsce u Carrièra, no właściwie chyba nie pozwalają na zbytnie porównywanie jej do tego artysty. Tutaj wydawać by się mogło, że gama kolorystyczna jest jak gdyby bardziej podobna, ale i tu podejście artystyczne, o wiele żywsze dotknięcie pędzla, brak dokładnych konturów, które u Carrièra właściwie też się rozmywają i są zamglone, ale jest to zupełnie inne traktowanie. Jest to u Carrièra właściwie dotknięcie pędzla jest dotknięciem płynnym. Natomiast u Woznańskiej jest to bardziej uderzenie czy kładzenie farby przez drobne dotknięcia niż prowadzenie pędzla. I wreszcie kolejny artysta, do którego tym
razem, bo Znajska się przyznaje. Jest to francuski postimpresjonista, który zaczął swoją karierę artystyczną jako jeden z nabistów, przyjaciel między innymi Bonarda, Edouard Vuillard. To Boznańska powiedziała w tymże cytowanym już wywiadzie udzielonym Samlickiemu: malarze francuscy, owszem, często przychodzili do mnie, ale jednego chciałam poznać całe moje życie i nie poznałam – Vuillarda. Vuillard to nadzwyczajny malarz, jego cenię najwyżej ze wszystkich. Vuillard był, jak mówiłam już, postimpresjonistą, był również tym, co nazywa się intymistą i właściwie dzięki scenom intymistycznym, scenom z życia francuskiej burżuazji, scenom, które odzwierciedlały prywatne, spokojne, ustabilizowane życie w wygodnych, dobrze udekorowanych, wystrojonych, przeładowanych momentami, meblami i bibelotami mieszkaniach. Jak Państwo widzą, Vuillard oddawał te wnętrza za pomocą barw i planów, a nie do końca za pomocą perspektywy. Boznańska niektóre swoje wnętrza traktowała dokładnie w ten sam sposób. Czego nie robiła natomiast, to nie było tam takiego rozedrgania, jak gdyby uderzeń pędzla. Nie było takiej dekoracyjności powierzchni malarskiej. Jak Państwo widzą, Vuillard właściwie organizuje całą powierzchnię, stosując rozmaite motywy dekoracyjne, od palczastych liści palmy po lewej stronie, po wzory, rozmaite wzory, bardzo dekoracyjne, inne na dywanie, inne na tapecie, inne wreszcie na barwnej chuście tutaj rzuconej na fortepian. Boznańska traktuje swoje plany barwne bardziej płasko. Obraz Boznańskiej wnętrze pracowni, który można odnieść, który można traktować jako scenę intymistyczną. Też scena z lekturą, jaką widzimy na obrazie Vuillarda. Bohater jest zagłębiony w lekturze. Obrazy, które się różnią, ale które gdzieś tam są podobne pewnym zamiarem artystycznym. Wracam do obrazu Vuillarda z tego powodu, że jest to polonik swoistego rodzaju. Polonik polegający na tym, że obraz przedstawia salon rodziny Natansonów, Misi z Godebskich i jej męża Tadeusza, czy Tady Natansona. Tady Natanson był synem warszawskiego bankiera Adama Natansona, który przeniósł swoje interesy do Paryża pod koniec XIX wieku. O Misi, wszyscy wiemy, Egeria Paryża, w której Vuillard był zresztą śmiertelnie zakochany i w której kochali się również Toulouse-Lautrec i Renoir i zostawili jej liczne portrety. Może w ramach anegdoty powiem tylko dlaczego Boznańska, mimo że Vuillard i ona mieszkali w tym samym mieście i właściwie Boznańska często wystawiała z rozmaitymi grupami intymistów, dlaczego właściwie nigdy się nie poznali, nie mieli okazji się poznać? Trudno jest na to dzisiaj dokładnie odpowiedzieć. Taką anegdotą, przypuszczeniem może być opowieść o tym, że Józef Pankiewicz był bywalcem salonu Misi z Godebskich. A Boznańska i Pankiewicz się bardzo nie lubili. W związku z tym być może to tłumaczy, dlaczego nigdy Misia nie poznała, Boznańska nie poznała Vuillarda, bo musiałaby zrobić to w salonie Misi i to było zbyt skomplikowane.
Proszę Państwa, ostatni kontekst, ostatnia przyjaźń artystyczna, o której chcę Państwu powiedzieć, to Henri Fontaine-Latour i w ogóle kwestia martwych natur. Dlatego, że o ile właściwie rozmaite przyjaźnie, rozmaite konteksty artystyczne w stosunku do innych gatunków uprawianych przez Woznańską, no jest stosunkowo łatwo, powiedzmy, znaleźć, o tyle jej martwe natury, jej, które tutaj jeszcze pokazuję, właściwie nie mają jakiegoś takiego ewidentnego odniesienia i wzorca. No i z pewnym, powiedzmy, nieco na wyrost pokazujemy Henri Fontaine-Latoura i jego właśnie róże w płaskim wazonie. Martwa natura, do której jeszcze wrócę, była niezwykle, była, co prawda Woznańska mówiła, że żywy człowiek jest dla niej zawsze ciekawszy, aniżeli wszystkie te kombinowane książki i karafki. Niemniej była ona dużo, znaczy malowała martwych natur dużo, chętnie i służyły one jako, z jednej strony jako łatwe i często wystawiane prace, które się podobały, które były na sprzedaż. Służyły jej one również jako prezenty, które rozdawała znajomym. Ale malowała je również z no, wielkim przekonaniem, z wielkim talentem, z wielką... Właściwie są to portrety przedmiotów bardziej niż dokładne martwe natury. Proszę zwrócić uwagę na jedną z wcześniejszych martwych natur z winogronami i filiżanką. To właściwie powierzchnia każdego z tych różnych elementów jest oddana w zupełnie inny sposób, adekwatny do rodzaju tej powierzchni. Inaczej wygląda filiżanka, inaczej wygląda niebieski wazonik, inaczej wyglądają skórki owoców, a jeszcze inaczej wyglądają błyszczące skórki winogron czy ostrze noża, które no, ledwo się zarysowuje i widać, że jest to tylko cieniutki nóż do owoców. Fontaine-Latour podobnie traktował swoje martwe natury, to znaczy instrumentalnie. Malował je, ponieważ właśnie Whistler umożliwił mu wejście na rynek brytyjski właśnie z martwymi naturami i to zapewniało mu środki do życia. To znaczy Fontaine-Latour, który w ogóle chciał malować wielkie obrazy przedstawiające bohaterów malarstwa, takich jak Delacroix na przykład. Fontaine-Latour znany jest z takich właśnie wieloosobowych, wielopostaciowych, trudnych kompozycyjnie portretów, które absolutnie były niekomercjalne. W związku z tym, żeby uchronić się przed śmiercią głodową, malował właśnie takie martwe natury jak ta z różami, które, jak już mówiłam, znalazły znakomity rynek na Wyspach Brytyjskich. I podobnie jak Woznańska, miał upodobanie do kwiatów, takich już lekko zwiędłych, lekko tracących kolor. Natomiast malował je zdecydowanie bardziej tradycyjnie i bardziej realistycznie. W tym momencie chciałabym przejść do drugiego celu, czy drugiej kwestii, którą zadała sobie właściwie nasza wystawa. Jest to zaprzeczenie pewnym schematom myślowym na temat szarości i szarości obrazów woznańskich. Skąd to w ogóle się wzięło, że jest ta szara malarka i szara malarka ciszy i o co tu właściwie chodzi? Prawdopodobnie przyczyny trzeba szukać w artykule Ignacego Nikorowicza, który ukazał się w 1902 roku i który zatytułowany jest Szara malarka. Ja Państwu zacytuję kilka zdań z tego
z tego artykułu. W pokoju obrazów coraz mniej. Ze wszystkich stron idą popielate maki. Oczy dnia zasłaniają mgły wieczoru. Zmroki przedmiotom odbierają kolory. Oblekają w szarość, jak w welony. Szara godzina sugestionuje myśl o szarej marchewce. Olga Boznańska, wielki, cichy, szlachetny talent. Talent tworzący tylko dlatego, że musi, tylko dlatego, aby piękno szło w świat. Obrazy jej jakby utkane z mgieł wieczornych personifikują czar i urok szarej godziny. Koniec cytatu. Autor przytacza w dalszej części tego artykułu kilka obrazów, które nie wszystkie udało się nam dzisiaj zidentyfikować, między innymi macierzyństwo, portret mężczyzny. Pisze również o dziewczęciu w kraciastej szkockiej chuście, która trzyma w ręku pomidora, a patrzy nań tak, jakby żałowało, że owoc nie jest wonnym kwiatem. Zapewne tu chodzi tu o obraz tęsknota, który Państwo widzą. I wreszcie wspomina raz jeszcze dziewczynkę z chryzantemami, pisząc o niej: biała buzia, białe chryzantemy pod paszką. Jeden z nich związanki wysunął się na piersi. Dzieciątko ma chryzantemowe serce. Cały obrazek w szarych tonach, tylko oczy czarne jak węgiel. Trudno się oprzeć wrażeniu, że autor artykułu, dramaturg i prozaik pozostawał pod wpływem poezji, na przykład Staffa. Przytoczmy tutaj kilka strof sztandarowego wiersza Staffa, gdzie szarość odgrywa poważną rolę. Chodzi tu oczywiście o deszcz jesienny. Wiersz opublikowany rok później, w 1903 roku, o szyby, deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki miarowy, niezmienny. Dżdżu, krople padają i tłuką w me okno, jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną i światła szarego. Blask sączy się senny, o szyby deszcz dzwoni jesienny, wśród snów mary powiewne, dziewicze na próżno czekały na słońca oblicze. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą. Proszę Państwa, wydaje się, że chyba Nikorowicz projektował swoje stany duszy na malarstwo boznańskiej, aczkolwiek tytuł Szara malarka ciszy został przejęty od niego jeszcze nie tak dawno, bo w opublikowanym w 2003 roku tekście Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej. Więc popatrzmy teraz na to, co malowała Boznańska i poszukajmy szarości. Ja może nie będę komentować, ja tylko Państwu pokażę parę obrazów. I ja rozumiem, że są tu czernie, natomiast gorzej z szarością. I jak Państwo widzą, zaczęliśmy od obrazów z końca XIX wieku. W tej chwili jesteśmy już w 1907, w 1920. Jak gdyby, słowo pisane ma, jak gdyby, wydaje się, że ma większą moc niż obraz, który powinien do nas przemawiać bezpośrednio. I proszę Państwa, ostatnim pytaniem, jakie postawiła sobie wystawa, to czy Boznańska jest tylko portrecistką. Oczywiście widzieli Państwo portrety tutaj właśnie przez cały pokaz slajdów, widzieli Państwo bardzo dużo portretów. Nie będę tutaj mówić o tym, że wśród portretów zostały wydzielone i wyróżnione portrety dzieci i autoportrety, bo to jak gdyby wciąż jeszcze jest kwestia portretów. Natomiast to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to na wydzielenie tych dwóch innych gatunków, którymi Boznańska się zajmowała. Chodzi o pejzaże i martwe natury, o których już mówiłam, ale do których jeszcze na chwilę wrócę. Otóż to przede wszystkim pejzaże wydają się takim zaniedbanym gatunkiem, zapomnianym często
przez badaczy, a tymczasem to właśnie pejzaże, których praktycznie nie wystawiała Boznańska sama z siebie. Bodajże pierwszy wystawiła w 1918 roku i ofiarowała go inwalidom wojennym, więc no, nie wiem, nie chcę tutaj oceniać jej gestu. W każdym razie pejzaże w większości, poza tym konkretnym, są bardzo małych formatów. Nigdy nie malowała ich w plenerze. Znalazła znakomity sposób, bardzo nie lubiła malować w plenerze, była chyba wstydliwa. Natomiast malowała je przez okno i to dawało jej zupełnie inne możliwości i prawdopodobnie malarstwo plenerowe uprawiane przez okno rozpoczęło się, wzięło swoje korzenie w zupełnie innym typie malarstwa, właśnie w scenach rodzajowych, które uprawiała na początku. Pejzaże pojawiają się za oknem i właściwie najpierw są tylko drobnym elementem. Tutaj Państwo widzą konkretny pejzaż, który na wystawie krakowskiej został rozpoznany. Wiadomo, co to za budynek w Krakowie. Tło malowane przez, widziane przez okno pracowni, znaczy nie pracowni, ale domu Boznańskiej przy ulicy Wolskiej w Krakowie. Inny pejzaż widziany przez okno, ale również w sytuacji bardziej portretowej czy sceny rodzajowej. Ale jeśli dobrze się zastanowimy, to pejzaż odgrywa tutaj rolę ważniejszą niż scena we wnętrzu. Właściwie postać dziewczyny jest tylko łącznikiem czy pretekstem do wyjścia za okno i zobaczenia tego, co tam się dzieje. Proszę zwrócić uwagę na to, jak bardzo ładnie nas prowadzi tutaj ten błękit, który zmierza aż do właściwie końca, do głębokiego tła obrazu. Podobna sytuacja ma miejsce w portrecie z japońską parasolką, gdzie również siedząca w oknie postać jest jak gdyby pretekstem, mimo że częściowo zasłania tenże pejzaż, a jednak prowadzi nas w głąb aż do bliżej niezidentyfikowanej budowli. Następna jak gdyby seria pejzaży powstaje już w Paryżu około 906-907 roku, zwłaszcza te pejzaże, z których ja tutaj pokazuję Państwu jeden, malowane z okna pracowni paryskiej, do której Boznańska przeniosła się pod koniec 1907 roku, gdzie z okna mogła zaobserwować jadące tramwaje. Proszę zwrócić uwagę na sposób malowania tego pejzażu, na jego nowoczesność, o ile w ogóle nie tyle nawet pejzażu, w ogóle na sposób malowania całego obrazu. Proszę zwrócić uwagę na jego nowoczesność, na jego syntetyczność, na jego zmierzanie do abstrakcji. Oczywiście dlatego mogła sobie na to pozwolić, że tego typu obrazów nie pokazywała publicznie. Jako portrecistka, aczkolwiek bardzo odważna, aczkolwiek kierująca się zasadą werystyczności i pokazywania modela tak brzydkim, jakim był, to jednak musiała się liczyć z opinią swoich modeli i z opinią krytyków w momencie wystawiania ich na widok publiczny. Proszę Państwa, ponieważ czasu zostało nam już niewiele i nie chciałabym Państwa do końca zanudzić, pokażę tylko jeszcze raz Martwe natury. Mówiłam o nich przy okazji kontekstów z Henri Fontaine-Latourem, że jest to rzeczywiście Martwe natury boznańskie. Są to maleńkie arcydzieła. I pozostawiając ostatni kadr,
Chciałabym wrócić jeszcze raz do tego, co powiedziałam na początku. Starałyśmy się pokazać Boznańską właściwie nieco inną, wielką artystkę. I na końcu zastanówmy się, dlaczego oprócz tego artykułu Nikorowicza, który zacytowałam, dlaczego tak się stało, że widzimy ją przez pryzmat tych niekorzystnych, jak gdyby, klimatów. Otóż w momencie, w którym, jak wiadomo, Boznańska umiera w 1940 roku w okupowanym przez Niemców Paryżu. Już po wojnie, w 1949 roku, Helena Blum, no, chyba największa monografistka artystki, publikuje materiały do monografii, a w nich listy o bardzo osobistym charakterze. Chociaż 10 lat wcześniej opiekun Olgi Boznańskiej z ramienia ambasady polskiej, nieoficjalny oczywiście, bo ona nie zgadzała się na żadnych opiekunów, radca Jan Szymański pisał do przyjaciela i pełnomocnika Boznańskiej, artystki w Krakowie, Edwarda Chmielarczyka, w ten sposób. Tutaj cytuję. Pragnąłbym jedynie może poprosić wielce łaskawego pana, właśnie z uwagi na to, że mowa tu będzie o pani Oldze Boznańskiej, ażeby niepowołane jednostki rządne jakichkolwiek sensacji nie mogły wykorzystać ewentualnych odnośnych danych. Stosunek mój osobisty, najzupełniej prywatny, jaki mnie łączy z panią Olgą Boznańską, nakłada na mnie w moim rozumieniu szczególnie obowiązek może, by nie narażać w ogóle pani Olgi Boznańskiej na najdrobniejszą, choćby tylko niedelikatność, a z drugiej strony udzielić wielce łaskawemu panu wszelkich o pani Oldze Boznańskiej informacji, choćby one miały być przykre, smutne, bolesne czy nawet tragiczne. Ten list Szymański wysłał z Paryża w 1939 roku. No ale właśnie, życzenie Jana Szymańskiego nie zostało spełnione i bardzo intymne informacje o życiu, bo przecież nie o twórczości artystki, ujrzały światło dzienne właśnie w materiałach do monografii opublikowanych przez Helenę Blum. Chociaż autorka, czyli Blumówna, w ten sposób tłumaczy swój krok. I tutaj znów cytuję. Publikując te materiały, które przypadkiem dotarły do moich rąk, usiłowałam powstrzymać się od analizy jej twórczości, pozostawiając ją do chwili, gdy po przeprowadzeniu odpowiednich badań na terenie malarstwa europejskiego będę mogła odpowiedzieć na te pytania, które mnie się już dziś jasno zarysowują. Ukazanie malarstwa Boznańskiej w całym jego blasku i wspaniałości nie jest zadaniem zbyt łatwym, ale jednym z najszczytniejszych polskiej historii sztuki. Czyli jak gdyby Blumówna miała świadomość, że nie zna całości spuścizny artystycznej Boznańskiej, ale również materiały do biografii nie były wówczas w całości znane. Było po prostu zdecydowanie za wcześnie i od tamtej pory, myślę, jesteśmy cały czas w interpretacji Boznańskiej takiej psychologizująco-sentymentalnej, gdzie mówimy o myszach, psach, siostrze, jej nieszczęściach, nałogach. Natomiast nie mówimy o obrazach. Dlatego może teraz zapraszam na wystawę. Dziękuję Państwu.